Moimi palcami widzimy obiekty po spółdzielni kółek rolniczych. Swego czasu funkcjonowała tu takowa spółdzielnia, która usługi wykonywała dla okolicznych rolników, natomiast w pewnym momencie przestała płacić podatki, bo też była płatnikiem podatków dla gminy. No i podatek tak urósł do tego stopnia, iż jako gmina, ażeby zabezpieczyć roszczenia, przejęliśmy majątek tej spółdzielni kółek rolniczych. Następnie były tutaj garaże, które służyły potrzebom gminnym, a więc koparko-ładowarka, ciągnik rolniczy, przyczepa. Tutaj były garażowane, zabezpieczone. Obiekt też był zabezpieczony, także dach został przekryty, przyłącza energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, także pełne uzbrojenie. No i czekaliśmy, aż pojawią się środki, ażeby ten obiekt zaadoptować, żeby służył mieszkańcom. No i przede wszystkim inaczej trochę wyglądał, był wyremontowany, ponieważ no, okres budowy spółdzielni kółek rolniczych, to ja nie sięgnę pamięcią, kiedy to było budowane, a mam już ponad 50 lat. Także sporo czasu temu został ten obiekt wybudowany. Teraz, jak widzimy, w trakcie adaptacji. Projekt złożony opiera na inwestycje wykonywane przez 3 lata. Jest to duży projekt, największy z tej perspektywy unijnej, jeżeli chodzi o gminę Tuczna, a nazywa się rewitalizacja gminy Tuczna. Rozłożony na okres 3 lat. W pierwszym etapie wykonaliśmy otoczenie szkoły, zostało tutaj zagospodarowana, więc lampy solarne, urządzenia do ćwiczeń na zewnątrz, trawniki, parkingi, mała architektura wokół szkoły. W drugim etapie to, co tutaj widzimy z tyłu za mną, a więc adaptacja obiektów po spółdzielni kółek rolniczych na potrzeby funkcjonowania spółdzielni socjalnej, która w przyszłym roku rozpocznie tutaj działalność usługową. No i w roku trzecim, czyli w przyszłym roku, modernizacja 3 świetlic wiejskich. Świetlice to będą świetlice w Żukach, w Bokince Królewskiej i w Ulce Zabłockiej. Jeśli chodzi o tą spółdzielnię socjalną, panie wójcie, usługi, które będzie proponowała, jakie to mogą być usługi? No będą to usługi, których mamy deficyt w naszej gminie, ponieważ spółdzielnię socjalną planowałem otworzyć już w momencie, gdy szkoła podstawowa w Międzylesiu straciła rację bytu, a więc to jest to około 8 lat. I wtedy tamten obiekt w Międzylesiu już planowałem wykorzystać na spółdzielnię socjalną. Natomiast no, nie było środków zewnętrznych wówczas, a nas nie było stać jako gminy na powołanie takiej instytucji. Dlatego no, wówczas uruchomiliśmy tam ze środków zewnętrznych środowiskowy dom samopomocy, który się sprawdza. Niedawno 5-lecie swoje obchodził, co się sprawdza doskonale. Natomiast ten obiekt tutaj służył, jak mówię, jako obiekt garażowy. Przez pewien moment tu także był otwarty punkt aktywnej zbiórki odpadów komunalnych. No i tak czekał na swoje 5 minut i doczekał się, jak widzimy. Także teraz ze środków unijnych jest ten obiekt adaptowany, przebudowany. Na dole będą usługi mechaniczne, więc naprawa samochodów, obsługa, podstawowa obsługa, także i sprzęt rolniczego. Na górze natomiast będzie produkcja gastronomiczna, cateringowa. Catering w gminie Tuczna. I tego typu usług nie mamy do tej pory na terenie naszej gminy. Prace tutaj znajdą mieszkańcy? Oczywiście. Myślę, że pracę znajdą mieszkańcy. Przede wszystkim jako spółdzielnia socjalna muszą być zatrudnieni, zatrudnione te osoby, które się kwalifikują, a więc bezrobotni, czy też ludzie no, z deficytami. No ale oprócz tego również osoby inne, pełnosprawne, że tak powiem. Fachowcy w swojej branży. Fachowcy w swojej branży, także no po pierwsze to będziemy musieli tutaj
znaleźć osobę, menadżera, która rozpocznie pracę, będzie zatrudniać odpowiednie osoby z odpowiednim wykształceniem, z umiejętnościami, ponieważ ta spółdzielnia będzie sama na siebie musiała zarobić na swoje utrzymanie. Utrzyma się na pewno, to gwarantuję, bo mieszkam w tej gminie kilkadziesiąt lat i widzę, jakiego typu deficyt usług tutaj jest. Planuję rozszerzenie działalności tej spółdzielni. Na początek, tak jak mówiłem, te dwie specjalności, natomiast mam jeszcze jeden budynek, mamy w gminie budynek poszkolny w Dąbrowicy Dużej i myślę, że spółdzielnia socjalna w przyszłości będzie tą właściwą jednostką, która uruchomi tam zakład opiekuńczy, opieki całodobowej, dom opieki i tak mi się to marzy i myślę, że to zrealizujemy.